Cześć, witamy w nowym odcinku programu Stylipie. Przy tym razem przyjrzymy się stylizacjom dziennikarzy na balu dziennikarzy. I nie tylko dziennikarzy, jak się okazuje. W każdym razie przyjrzymy się stylizacji pani Olejnik, pani Kingi Rusin. Zacznijmy od Moniki Olejnik. Monika Olejnik pojawiła się w sukni w kolorze fuksji. I uwaga, była to ta sama suknia, w której wystąpiła we wrześniu na balu Fundacji TV1. Była to suknia, oczywiście... Od Alexander McQueen. Tak. Dodatek, główny dodatek uderzający po oczach. Obroże Versace dla H&M. Ta kolekcja miała swoje wzloty i upadki, ale biżuteria z pewnością była jednym z upadków, tak uważam. Zresztą obroże bardzo skraca szyję i przy obrożach warto upiąć wysoko włosy, żeby odsłonić kark i uniknąć tego efektu. Ja bym bardzo chętnie zobaczyła panią Olejnik w upiętych włosach, ale muszę ci powiedzieć, że akurat mi ta obroża się podobała. I co ciekawe, Olejnik miała ją na sobie też na ostatnim pokazie La Mani. Wtedy miała całkowicie czarny zestaw. Wyglądało to fajniej być może niż tutaj. Tutaj rzeczywiście wygląda to odrobinę tandetnie, chociaż moim zdaniem ta stylizacja jest udana. Gdyby nie to, że wizaż, włosy, makijaż jest identyczny jak na balu Fundacji TV1 we wrześniu. Ja bym powtarzała sukienkę, nie powtarzałabym fryzury i makijażu. Sukienka jest przepiękna i jest dowodem na to, że ktoś w Polsce kupuje sukienki, a nie tylko wypożycza. To się rzadko zdarza. Spójrzmy na trochę mniej udaną stylizację, znaczy mniej, bardziej udaną fryzurę i mniej udaną stylizację, może tak. Okej, okay, to znaczy, wiesz co, moim zdaniem długość sukni jest dobra, fajny jest dekolt, coś mi tu nie gra. Co? Agata Młynarska miała różne wpadki i wzloty stylowe. Tym razem wygląda naprawdę poprawnie. Suknia jest bardzo ładna, ale pojawił się tutaj problem i taki mały skandalik z odsłoniętą bielizną. W pewnym momencie pani Młynarska pozowała z rozchylonymi połami sukni, więc może suknia bez rozcięcia byłaby lepsza. Albo z rozcięciem mniej ostentacyjnym, prawda? I też nie polecamy, skoro już jest rozcięcie sukni, niekoniecznie trzeba pozować tak, żeby akurat to rozcięcie było totalnie widoczne i może niekoniecznie z torebką Aleksandra Queena skierowaną w obiekty. Przejdźmy do dwóch gwiazd Polsatu. To będzie Paulina Sykut i Agnieszka Popielewicz. Tak. Ja uważam, że wygrywa Sykut tym razem. Ja zdecydowanie też, tym bardziej, że Paulina po raz pierwszy od dawna nie zdecydowała się na suknię duetu Bohoboko, bardzo uznanego duetu, który sobie cenimy, tylko na suknię marki Mario Menezes. O co chodzi z tą marką? Wszyscy ją noszą ostatnio. Na salonach jest jej od zatrzęsienia. Czy jakiś dobry deal ze stylistami? Nie wiem, ale moim zdaniem stylizacja Paulina się broni. Więc... Ja wolę Bohoboko, bo mi się ta stylizacja podoba głównie ze względu na kopertówkę Bottega Veneta i ładnie upiętą fryzurę. Suknia ma piękny morski kolor, ale być może dodaje trochę kilogramów przez te falbanki. Jest trochę smutna. Już Paulina jest drobniutka, mi się wydaje, że wygląda ładnie, aczkolwiek inaczej niż zwykle. Wielki plus za fryzurę z mojej strony. Dużo lepiej od Agnieszki Popielewicz, bo jednak ten kawa latte z laską wanilii to słabe połączenie kolorystyczne i nie zagrały ten pasek z szarfą, pion poziom, jest chaos. Tak, w ogóle ta podkreślona talia takim pasem, który no niestety wydaje się tandetny, mi to trochę przypomina styl Marty i Wiktorii Grycan. To co u nich się sprawdza, bo faktycznie u nich podkreśla talię, u Agnieszki było zupełnie niepotrzebne. Czyja to była sukienka? Violetty Piekut. Czyli tej samej pani, która projektowała suknię ślubną Agnieszki i jej kreacje sylwestrowe. Wygrywa Paulina. Dobrze, może teraz Kinga Rusin. Stylizacja dość kontrowersyjna, aczkolwiek efektowna. Dla mnie plus za piękną falę retro i piękne kolczyki. Moim zdaniem żadnych kontrowersji to nie ma. Ja uważam, że Rusin wyglądała bardzo dobrze. Jestem fanką jej stylizacji retro, właśnie tak jak powiedziałaś, tych włosów, tego makijażu, tej biżuterii też, bo zwróćmy uwagę na te piękne kolczyki. Jeśli chodzi o sukienkę, wiesz, zdjęcia zwykle nie są zbyt korzystne dla kobiet. Tak, podkreślają wszystkie wady sylwetki. Ale widać, że ta sukienka jest ze złej tkaniny, z tkaniny, która opina. Wiemy, że Kinga Rusin jest osobą bardzo wysportowaną, ma zgrabne ciało, a opinająca sukienka zupełnie niepotrzebnie dodała jej kilogramu. Moim zdaniem kwestia złego zdjęcia. Podoba mi się ta stylizacja. Dodajmy, że sukienka jest marki Blackie Dress. Niemieckiej marki. Tak, ja jestem na tak. Ja mam wątpliwości, ale plus za fryzurę. To teraz najbardziej hot przyszła gwiazda show biznesu. No tak mówią. Tak mówią, nowa perfekcyjna pani domu. Tak, taki program będzie i to będzie jego prowadząca. Jestem ciekawa, czy będzie polegał na uczeniu zmywania podłóg, czy może na czymś bardziej, czy może składanie serwetek. Czy wiemy, jaka to sukienka? Wyobraź sobie, że pani Małgorzata Rozenek odmówiła podania marki i wyznała tylko, że jest to stylizacja Anny Zeman, czyli tej samej pani, która stylizuje m.in. Nataszę Urbańską czy Sonię Bohosiewicz. Czasami. Jakie oceniasz? Na tak czy na nie? Na pewno wygląda przepięknie. Kolor i to jest ładny. No to jest zdecydowanie sukces w dziedzinie polskich gwiazd 30+. Naprawdę szalenie efektowna kobieta, piękny dekolt.
Ja się tylko zastanawiam, czy nie jest zbyt dużo. Na zasadzie intensywny kolor, bardzo głęboki dekolt. Czy już nie popadamy trochę w kicz? Ale minimalistyczna fryzura to równoważy. Wiesz co, ja nie jestem aż tak zachwycona tą stylizacją. Dla mnie jest bardzo poprawnie, jest mocny kolor, ale bez jakichś większych ochów i achów. Może na koniec dwie stylizacje, które nam się podobały, obie z cekinami. Tak, podobały nam się zdecydowanie, a była to Julia Chmielnik, czyli żona Huberta Urbańskiego, bardzo ładna żona Huberta Urbańskiego, i pani Dorota Wróblewska. U Doroty Wróblewskiej jest bardziej awangardowo, krótka sukienka, kopertowa. Mm-hmm. Bardzo to jest fajna stylizacja, bardzo odmładzająca i piękna fryzura, tak? Tak, a poza tym jest to inne ujęcie stylizacji wieczorowej, prawda? Tak jak powiedziałaś, bardzo awangardowe. Wielki plus za złotą cekinową minę. Mini to jest hit, jak wiemy. Tak, zdecydowanie. Sukienka Julii Chmielnik, suknia w zasadzie, no może trochę bardziej nudna, ale całość wyglądała szalenie efektownie. Po prostu piękna dziewczyna w ładnym bardzo makijażu, w świetnie ułożonych włosach i ładnej sukience. Tak, wyglądała elegancko. Na do tle tego balu naprawdę duży, duży plus. Do niczego nie można się przyczepić, jeżeli chodzi o fryzurę, to uczyć mogłyby się od niej inne panie, na przykład Monika Olejnik. No tak jak mówisz, jest młoda, jest świeża, wygląda bardzo ładnie. Może niewiele jej potrzeba, ale naprawdę bardzo udana stylizacja. Bal nie był wcale pełen bardzo udanych stylizacji, a w mediach było więcej krytyki niż pochwał. Ale mi się wydaje, że my byłyśmy w miarę łagodne. No i znalazłyśmy trochę pozytywnych elementów. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy, cześć.